Klasa, elegancja i szyk. Właśnie tak noszono się w przedwojennej Warszawie. Ale niech was nie zmylą pozory, bo pod tym wielkomiejskim stylem skrywał się mrok gangsterskich porachunków. I właśnie taki, pełen skrajności obraz miasta, mogliśmy zobaczyć w serialu Król. A gdzie go nakręcono? To już tradycyjnie sprawdziliśmy i pokażemy wam w dzisiejszym odcinku drugiej strony ekranu. Gdzie nakręcono Króla? Warszawa lat 30. to obok Jakuba Szapiro, Kuma Kaplicy i Rywki Kij najważniejsza bohaterka serialu Król. Ale żeby uwiecznić przedwojenną stolicę, to jego twórcy musieli przenieść się w zupełnie inne miejsce. Król to serial nakręcony z ogromnym rozmachem. Prace nad produkcją trwały ponad 4 lata i pochłonęły ogromne koszty. No ale oczywiście nie byłoby całego tego zamieszania, gdyby nie kultowa już powieść Szczepana Twardocha, na podstawie której powstał serial w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Akcja rozgrywa się w przedwojennej Warszawie, ale co ciekawe, tę przedwojenną Warszawę, którą możecie podziwiać na ekranie, w dużej części zagrało miasto Łódź. I tak jest m.in. w przypadku ulicy Piotrkowskiej, na której się właśnie znajdujemy, a która to zagrała w serialu jedną z ówczesnych stołecznych ulic. Tutaj na przykład rozegrały się sceny konfrontacji partyjnych bojówek. Żydy precz! Żydy precz! Przy ulicy Piotrkowskiej było też wejście do warszawskiej pasztyciarni, w której stołował się Kum Kaplica i jego gang. No a to, że Kum Kaplica lubił dobrze zjeść i dobrze wypić, widać na ekranie, bo Arkadiusz Jakubik, wcielający się w tę postać, specjalnie do swojej roli przytył aż 12 kg. Idziemy, Janusz. Interesy czekają. Wiele scen zostało nakręconych na podwórzach łódzkich kamienic. Przewinęło się przez nie mnóstwo statystów i epizodystów. Łącznie w produkcji wzięło ich udział ponad 400. I właśnie na jednym z takich łódzkich podwórek została nakręcona jedna z ważniejszych serialowych scen, podczas której postrzelono Kuma Kaplicę. Łódź na ekranie idealnie oddała zróżnicowany kulturowo i etnicznie charakter przedwojennej Warszawy. W serialu mogliśmy m.in. zobaczyć synagogę Reicherów, która znajduje się w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 roku. To tutaj miała miejsce scena, w której możemy obserwować matkę Moshe Bernsteina rzucającą się wprost pod koła samochodu prowadzonego przez Jakuba Szapiro. Co ciekawe, produkcja miała nie lada kłopot ze znalezieniem odpowiedniego samochodu. Auto, które przewija się praktycznie przez cały serial, musiało nie tylko wyglądem przypominać to z epoki, ale do tego działać. W końcu po wielu próbach odnaleziono idealnego Opla, któremu niestety i tak w trakcie produkcji jednej ze scen puściły hamulce, co skończyło się bliskim spotkaniem z płotem. No a teraz my też wsiadamy do samochodu, na szczęście takiego z działającymi hamulcami, i przenosimy się do Warszawy, bo tam też Króla kręcono. Tak jak wspominaliśmy, Warszawa obok Łodzi była drugim miastem, w którym nakręcono sceny do Króla. Siedzibę premiera, w którego w serialu wcielił się Adam Ferency, zagrał Pałac pod Blachą. I gdybyście szukali tego miejsca, to znajduje się w Warszawie na Placu Zamkowym, tuż obok Zamku Królewskiego. Również tuż obok znajduje się kolejne serialowe miejsce, czyli Brama Główna Uniwersytetu Warszawskiego. Podobno nie możemy zabronić Żydom wstępu na uniwersytet. Skoro nie możemy, to nie zabraniamy. Każdy Żydek może sobie wejść na uczelnię, kiedy chce, pod jednym warunkiem. Skoro Żydek chce wejść na uczelnię,
Żydek dostanie najpierw w pysk. To właśnie tutaj powstała scena starcia pomiędzy polskimi i żydowskimi studentami. Co ciekawe, kręcenie takich masowych scen w serialu zaczynało się na planie o nieludzkiej porze, bo już o godzinie 4:30 rano. Także tak jak widzicie, wszystko musiało być zapięte na ostatni guzik i to dosłownie, bo na planie pracowało wielu kostiumologów i charakteryzatorów, którzy wykonali naprawdę dobrą robotę. Przy produkcji wykorzystano około 5000 szpilek i wsuwek do włosów, a stroje w serialu idealnie odwzorowują te z epoki. A teraz ze świata pięknych dekoracji wkraczamy do świata brutalnej walki. W tym celu znaleźliśmy się w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej przy ulicy Koszykowej 75. Nowy Narodnik, zawodnik Maccabi Warszawa, Jakub Szapiro! Zapytacie pewnie, co ma wspólnego to miejsce z twardym męskim sportem. A to właśnie tutaj nakręcono scenę walki bokserskiej między Jakubem Szapiro a Andrzejem Ziembińskim. Jakub Szapiro, mistrz, którego osiągnięć sportowych nie sposób podsumować w jednym zdaniu, a którego w tym mieście nikomu przedstawiać nie trzeba. Sami pewnie wiecie, motyw boksu przewija się w Królu właściwie non-stop. Już sam Szczepan Twardoch zaczął go trenować w ramach researchu do książki. A wcielający się w rolę Szapiry Michał Żurawski trenował boks już 2 lata przed rozpoczęciem zdjęć. Efekty tej pracy możecie zobaczyć na ekranie. Poświęcenie aktora było na tyle duże, że w jednej ze scen złamał rękę. Ale żeby było zabawniej, nie była to scena walki bokserskiej, tylko małżeńskiej kłótni. To jest moja wina! Oczywiście nie samą walką bohaterowie serialu żyli. Kluczowym miejscem na mapie stolicy było przedsiębiorstwo Rywki Kij, czyli taki przybytek wolnej miłości. Burdel w sensie. Zarówno jego wnętrza, jak i wnętrza mieszkania Jakuba Szapiry zostały sfilmowane w specjalnie do tego zaadaptowanych pomieszczeniach, które to znajdowały się w Willi Gawrońskich, leżącej przy Alejach Jazdowskich 23/25. Dzisiaj już tej okazałej scenografii już nie ma, ale musicie uwierzyć nam na słowo. Te sceny były kręcone dokładnie w tym budynku. Rozrywkowe życie stolicy wykraczało czasami poza próg przybytku Rywki, no i wtedy bohaterowie trafiali do mniej lub bardziej obskurnych knajp, albo dla odmiany do ekskluzywnej restauracji. A w tej restauracji, która w rzeczywistości mieści się w warszawskim hotelu Polonia, mieli całkiem niezłą obsługę kelnerską. Zresztą zobaczcie sami, jeden z epizodów zagrał osobiście Szczepan Twardoch. Dobry wieczór, panie Szapiro. Dobry wieczór. Gdzie ona jest? Proszę panią Szczeka. Za długo przesiadywać w restauracji nie będziemy, bo to jeszcze nie wszystkie miejsca, w których nakręcono serial. Żeby pokazać wam pozostałe, znowu musimy wyjechać poza Warszawę. Tym razem do Modlina i Konstancina. Znajdujemy się na terenie dawnych zakładów papierniczych w Konstancinie. Dlaczego akurat tutaj? No wszystko wiąże się z postacią pewnego Januszka. Januszka Radziwiłka. Tak, bo to właśnie tutaj znajdowała się kryjówka tej jednej z barwniejszych postaci tego serialu. Zdrowie pana Radziwiłka, największego fetniaka Warszawy. Zdrowie! Borys Szyc, który zagrał Radziwiłka, jak sam mówi, bardzo pozmieniał i tak już pokręcony sposób wypowiadania się swojej postaci, na przykład zmieniając szyk wyrazów w zdaniu lub wprowadzając jakieś takie hebrajskie naleciałości. No i dzięki temu dostaliśmy chyba jedną z najbardziej charakterystycznie wypowiadających się postaci ever. Byleście laniny? Na manifesty? Wasze falangisty! Sind tot! Trup! I co? I nic!
Kum wychodzi z areszt i nic, bo kum mocny. No i przyszedł czas na ostatnie miejsce, które wam dzisiaj pokażemy, a jest nim XIX-wieczna twierdza Modlin, czyli serialowa Bereza. Mury tej twierdzy posłużyły twórcom serialu do pokazania miejsc, w których więzieni byli najwięksi kryminaliści i wywrotowcy, tym m.in. kum Kaplica. O tutaj o kopali. Sto razy padnij, powstań! Co ciekawe, nakręcono tutaj przeszło 100 filmów i możecie przenieść się na plan praktycznie każdego z nich, ponieważ to wszystko jest otwarte do zwiedzania. A więcej o samej twierdzy dowiecie się też z nowego kanału Visit Modlin. A wracając do króla, to nakręcono tutaj również sceny, w których prawicowe bojówki ćwiczyły przed zbrojnym przewrotem. Wszyscy kłamią. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o miejsca, które możemy pokazać wam w realu. Były jeszcze lokalizacje mniej realne, w których poza głównymi bohaterami pojawiał się wieloryb, ale to już oczywiście fantazja twórców. Na dzisiaj to wszystko. Po więcej zapraszamy do innych naszych produkcji, w których sprawdziliśmy, gdzie nakręcono znane filmy i seriale. Nie zapomnijcie też o łapce w górę i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka drugiej strony ekranu.